Siema, ziomki, ziomale, witam Uksantora na kanale w kolejnym odcinku Zombie Castaways. Wyjątkowo teraz sobie siedzę, powiem szczerze, nad jeziorem w pięknym plenerze. Nie wiem, czy zasłaniałem przed chwilą mikrofon, to już odsłoniłem, prawdopodobnie zasłaniałem mikrofon. Dobra, i oczywiście odbiorę sobie, wiadomo, kamyczki tutaj. Postawiłem sobie pracowników koło tego aparatusa, bo zauważyłem, że jak tutaj miałem postawionych pracowników, to dłużej pracowali, że jednak przy tym aparatusie oni szybciej kopią. Dobra, pozwolę sobie otworzyć skarby, tylko zombiak musi mi tutaj przyjść. O, a dobra, przyszedł, przeteleportował się. Fajnie. Skarby pięknie otwarte. Ale właśnie spieszę się trochę z nagrywaniem tego odcinka, bo tutaj, jak widać po lewej, po środku, mam misję, która mi się skończy za 7 godzin, a ja jeszcze dzisiaj chcę iść kosić działkę, trochę mi to zejdzie, później nie wiem, czy będę miał czas, bo u mnie w rodzinie są planowane urodziny jednej osoby i właśnie tą misję już mam prawie ukończoną, tylko sobie pięknie przejdę na Star Island. Tutaj, kurczę, ostatnio właśnie na poprzednim filmie widzieliście właśnie, że zaznaczam tego, o właśnie tego króla tutaj w znakiem zapytania i on był gdzieś, on był tutaj gdzieś, tu w tym miejscu. I ja myślałem, że to jest po prostu pokazane ścieżka do czyszczenia, żeby się do niego dostać. A to był rzeczywiście ten król tutaj. Dobra. I po prostu dosłownie on zabrał 55 kilofów. Ja miałem 54 kilofy. I tak, kurczę, mogłem zostawić tego jednego kilofa do zrobienia misji, ale nie wiedziałem, że to jest ten król i właśnie wyczyściłem go, a tutaj mi pozostał trzeci etap lodowego pałacu do zrobienia i tu, misja The First King zrobiona, super. Moja nagroda, czyżby to była studnia życzeń do postawienia, nie wiem, co to jest. Ale taka nagroda. I następna misja. O, masakra. Przecież to jest głupie. Ja tutaj te gwiazdki znalazłem w tym miejscu, tutaj. Tutaj. Tutaj było pełno gwiazdek i już znalazłem. Ale tutaj mi proponuje, że tutaj jeszcze są jakieś gwiazdki. Ale tutaj ich naprawdę było dużo w tym miejscu. A tu gdzie mi proponuje? Czekajcie, zobaczmy. Tutaj gdzieś są. Dobra. No to się tutaj poprzekopuję trochę. I może znajdę te gwiazdki. O, są. Jest ich tutaj dużo. Fajnie. Mam zdobyć 10. Ile jedna daje? Jajku, to trzeba pojedyncze. Dobra. W takim razie trzeba więcej tego. No szkoda, bo w tym jednym miejscu to było dużo tych gwiazdek. Tam po lewej właśnie. No i ile mi tutaj zaliczyło? 8, tak? Dobra, gdzie teraz mi proponuje, gdzie będą gwiazdki? Tutaj dalej będą gwiazdki. Ale brakuje mi toporów, nie mam super mieczy. Tak więc muszę to zrobić na następne nagrywanie, bo muszę pozdobywać topory. Tutaj mogę rzeczywiście drzewo sobie ciachnąć trochę, ale to jest niewystarczająco, bo pozostaje 35. Tu mogę rzeczywiście, o kurczę, 140. No dobra, to sobie ciachnę 100. Pięknie, tu pozostaje 40. I będę potrzebował znowu pozdobywać narzędzia. Ale co ja tam dostałem? Czekajcie. W magazynie mam zdobyty budynek.
Zgadza się. Nawet dwa takie. Dobra. I gdzie to się stawia? Ja zobaczę, czy to można postawić na Big Land. Właśnie. Czy to można postawić na Big... Nie, tu nie można. Czy to można postawić na Love Island? Tu przy okazji sobie odbiorę narzędzia też. Można, można na Love Island postawić. O, fajnie. To będzie... O, ale to do zbudowania jest. To nie tak łatwo. Ale dobra, jest pierwszy etap łatwy. Drugi etap też jest w miarę łatwy. Trochę lodu, no dużo tego lodu. Nie mam na drugą wieżę lodu, tyle. Dobra, i pięknie jest. Ruleteczka. 500! Ładnie, ładnie, ładnie. To sobie chciałbym postawić drugą od razu. No nie, nie może być tutaj, nie będzie. Nie będzie, nie będzie. Pierwszy etap oczywiście mam. A do drugiego etapu tutaj trochę lodu będę potrzebował. Do wykopania. Dobra. Ale bardzo fajna ruletka. Dobrze, że ją postawiłem na Love Island. Bo ta wyspa tutaj, ta lodowa, Star Island, ona jest ważna tylko 10 dni, nie? To by była lipa trochę, jakbym tutaj postawił na tej wyspie. No. I tak właśnie tutaj lodowe klify, czyli to muszę trochę wyczyścić, jak będę miał kilofy. Na razie mogę troszeczkę tylko. I lód wypada. Tutaj maczet za bardzo nie mam do czego wykorzystać w tej chwili. Nie ma naprawdę na co. Tak więc... No ewentualnie mogę to drzewko jeszcze. Pyk, ale tu lód nie wypada. No, dostałem trochę kilofów znowu w zamian. No i trochę lodu wypadło. Ciekawe, czy wystarczająco tego lodu wypadło. Sobie sprawdzę. Nie, jeszcze potrzebuję 6 aż tego lodu. Ale czy można go zrobić? Nie, you can get icy cutting, bo down ice cliff, tylko przez czyszczenia. No. No, ale bardzo, bardzo fajna ruletka, która ma aż 500, dużo. Tutaj mam tylko taką, która ma 100, później 100, jeszcze raz 100, tutaj jeszcze dwa razy 100, ale już niecałe 100, tutaj mam bardzo mało. Kończy mi się, tak więc pomogą mi te ruletki. Pomogą mi te studnie. No i w zasadzie tyle w tym filmie. Tylko tutaj jeszcze sobie odbiorę, wiadomo, robotników, kucharzy sobie może nastawię. Co ja tutaj gotuję? W zasadzie to mógłbym nastawić sobie jeszcze jak to się nazywa? Jakości z kości gody. Nie pamiętam, jak to się nazywało w Zombie Island, ta potrawa. Teatonberry. Śmieszna nazwa. Dobra, i oczywiście darmowe mózgi mogę sobie brać za reklamę, ale raczej oszczędzam to. Tutaj mam 3 sobie wziąłem, takie mózgi. Jak one mi się skończą, to sobie wezmę kolejne 3 za reklamę, ale za reklamę mózgi są limitowane. Na razie plonów tutaj nie sieję, bo to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Można zobaczyć, czego na przykład mam mniej na przykład i sobie zasiać, ale tu się raczej na sianiu i na sprzedawaniu plonów traci. No niech będzie ten kaktus. Proszę bardzo. Chociaż tutaj grządek mam mało, to dużo nie daje. Bardziej na Love Island mi więcej daje. No i dobra, kochani widzowie. Ja kończę. Arusia, chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź tutaj. Ona nie może odchodzić ode mnie. Moja psina. Ja jej zdjąłem kaganiec i ona może zjadać jakieś świństwa. Właśnie. Na TikToku nagrywam filmiki z moim psem. Jak ktoś chce, to może na TikToka Ksantor YouTube. Można mnie znaleźć po małpka Ksantorek. Właśnie. No. Zaraz ci założę z powrotem kaganiec. Ona bardzo niedobrze zjada kubki, jakieś świństwa i nie może chodzić daleko ode mnie. No.
Coś pewnie już zjadłaś, będziesz miała żyganko i kubkę. No. Niedobrze, niedobrze. No dobra, oczywiście to takie zakończenie. Kończę, trzymajcie się, pozdrawiam, papa, widzowie kochani. Więcej misji, więcej nagrywania nagram w domu. No i mam nadzieję, że support Wizor mi tutaj pomoże i w końcu będę mógł grać na komputerze, bo nie chcą mi pomóc. No, no niby powinno synchronizować między komputerem a telefonem tą moją grę. Jestem na Facebooku zalogowany, mam Facebook ID, tutaj po prostu jest pięknie. Mogę go skopiować, wysłać im, ale no nie synchronizuje mi tej gry między komputerem i telefonem. Muszę grać tylko na telefonie nagrywać. Mnie to trochę wkurza, bo ja bardzo lubię nagrywać na komputerze, nie lubię nagrywać na telefonie. Dobra, no to takie długie zakończenie było. Trzymajcie się, pozdrawiam. Tu i kończę. Cześć, papa. Na razie. Zostaw łapkę. No, cześć.